kategorii instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne. Stowarzyszenie Fight Club Knurów z siedzibą w Knurowie. Uzasadnienie wniosku. Stowarzyszenie Fight Club Knurów swoją wielkością i zakresem działań, budowaniem pozytywnego wizerunku gminy i wieloletnim zaspokajaniem potrzeb jej mieszkańców stanowi dobry przykład oraz przyczynia się do rozwoju sportu i rekreacji w mieście Knurów. Stowarzyszenie powołane zostało do życia 28 lipca 2009 roku na walnym zebraniu członków założycieli. Od samego początku swojej działalności, oprócz posługi sportowej, klub podjął misję ocieplania wizerunku sztuk i sportu w Walku. Na przełomie lat przez jego szereg przewinęło się kilka tysięcy osób, w tym młodzieży i dzieci od lat 5. Był to pierwszy klub kickboxingu w Knurowie, jednak w kolejnych latach powstały sekcje jiu-jitsu, samoobrony i crossfitu. Początkowo w klubie prowadzone były zajęcia z zakresu kickboxingu. Jak się okazało, w Knurowie istniała bardzo duża społeczna potrzeba zajęć tej dyscypliny sportu. Już na pierwsze treningi w klubie stawiało się co najmniej 70 osób w różnych grupach wiekowych. Ilość zainteresowanych wpłynęła na utworzenie czterech odrębnych sekcji, w tym grupy dzieci 6-10 lat, nastolatków 11-15 lat, pracujących i początkujących od 16 lat oraz grupy zawodnicze. Nad podopiecznymi Stowarzyszenia Fight Club Knurów w zakresie kickboxingu czuwa uznany trener Grzegorz Sobierajski oraz jego syn Arkadiusz Sobierajski i wychowanek Przemysław Wilk. W trakcie swojej działalności wyszkolono przeszło blisko 100 zawodników kickboxingu startujących na mniejszych i większych imprezach sportowych rangi krajowej oraz międzynarodowej. Ich podopieczni zdobywali tytuły Mistrzów Świata Kickboxingu WTKA, Jakub Szczęsny i Dawid Majherczak, WFMC Patryk Terdzina, Łukasz Gulcz i Szymon Montewski oraz tytuł półzawodowego Mistrza Świata WKF Michał Zając. Ponadto niezliczone tytuły mistrzów Polski związanych z związków sportowych PZKB i MFR oraz Federacji WKA, WKN, WKF, WFMC, PFKB czy UFR. Co najmniej 600 zawodników promowało na najwyższe stopnie uczniowskie w boksingu, z czego 11 na stopień najwyższy. Co roku grupa zawodników w boksingu jest nagradzana przez prezydenta miasta Knurów za wybitne osiągnięcia sportowe. W trakcie działania klubu podjęto współpracę i współdziałania z wieloma jednostkami organizacyjnymi i instytucjami, jak Ministerstwo Sportu i Turystyki, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Urząd Miasta Knurów, Starostwo Powiatowe Gliwice, Urząd Miasta i Gminy Czerwonka-Leszczyny, Urząd Gminy Pilchowice, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Knurów, Centrum Kultury Knurów, Miejskie Szkoły w Knurowie, Czerwionce, Krzyszowicach i inne. Klub m.in. współpracuje ze związkami sportowymi, jak Polski Związek Kickboxingu, Polski Związek Nowoczesnych Sztuk Walki czy Śląski Związek Jiu-Jitsu oraz wieloma federacjami sportowymi. Stowarzyszenie Fight Club Knurów to tak zwany klub wielosekcyjny. W jego strukturach prężnie rozwinęła się również sekcja jiu-jitsu, aktualnie prowadzona przez wychowankę klubu zawodniczkę i trenerkę Alicję Stypułkowską. Prowadzi ona kilka grup szkoleniowych, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn oraz zawodników. Na przełomie lat w sekcji tej wyszkolonych zostało co najmniej 20 zawodników aktywnie uczestniczących w rywalizacji sportowej. Co roku zawodnicy tych sekcji zdobywają medale rangi mistrzostw i pucharów Polski. Do największych jednak trofeów należą jednak medale Alicji Stypułkowskiej z Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, w tym zdobyty w 2018 roku w Abu Dhabi tytuł Mistrzyni Świata. Po tym sukcesie co roku zawodniczka zdobywa medale Mistrzostw Europy. Do najwybitniejszych zawodników sekcji zalicza się również rodzeństwo Oliwii i Krzysztofa Sieprawski. To również wychowankowie klubu. Od kilku lat są etatowymi mistrzami Polski i zdobywcami medali imprez międzynarodowych. Zawodnicy ci stanowią dumę i wizytówkę naszego miasta. Każdego roku nagradzani są przez prezydenta miasta Knurów za wybitne wyniki sportowe. W Knurowskim Fight Clubie od 2012 roku prowadzona jest sekcja samoobrony dla kobiet i mężczyzn. Nowatorskie metody i przestronność trenera Wojciecha Satoła szybko wpłynęły na zebranie sympatyków tej inicjatywy. W niedługim czasie zapewniła się sala ćwicząca. Szalonym dziesiątką okazało się również utworzenie sekcji samoobrony dla dzieci o nazwie Samoobrona Kids. Projekt ten wykazał się takim zainteresowaniem, że praktycznie od razu sekcję trzeba było podzielić na dwie sekcje. Dzieci młodsze od 5 do 9 lat i sekcje starszych od 10 do 15 lat. Do chwili obecnej na treningi wymienionej sekcji uczęszczało co najmniej 100 osób, a zajęcia te na stałe wpisały się w grafik Fight Clubu. Oprócz treningów i startów w zawodach klub podjął się organizacją wiele imprez i inicjatyw sportowych. W
2012 i 2013 roku pod patronatem prezydenta miasta Knurów zorganizowano kolejną otwarte Mistrzostwa Śląska Juniorów i Seniorów Muay Thai, Silesia Open Championship in Muay Thai oraz Puchar Polski Universal Fighting Rules Silesia Cup. Obie imprezy zakończyły się sukcesem. Z zaproszenia klubu skorzystało kilkadziesiąt klubów z Polski i Czech, w tym blisko 250 zawodników. Organizacja Pucharu Polski UFR Silesia Cup została zauważona przez miasto Knurów, a prezydent Adam Rans wyróżnił to wydarzenie, wręczając podczas uroczystości ścigaczy sportu na ręce prezesa Grzegorza Sobierajskiego statuetkę z podziękowaniem za organizację tak dużej imprezy. Klub, chcąc zaradzić młodzież sportami walki, praktycznie co roku zapraszał do miasta Knurów wielkich mistrzów i ikony sportów i sztuk walki. Od 2010 roku gościliśmy w naszym mieście mistrza świata Muay Thai Rafała Simonidesa, trzykrotnie mistrza mieszanej sztuk walki Michała Kitę, mistrza świata K1 i Muay Thai Bartosza Bachę, czy amatorskiego mistrza świata w kickboxingu i Universal Fighting Rules Piotra Bąkowskiego. Dwukrotnie w latach 2014-2015 klub pomógł w organizacji seminarium Combat 56 z udziałem jego twórcy majora Arkadiusza Kupsa, w którym uczestniczyło łącznie 70 fascynatów tego niezwykłego skutecznego systemu walki. Korzystając z mundurowego doświadczenia instruktorów w okresie 2 lat 2013-2014 roku, na zasadzie porozumienia z Urzędem Miasta Knurów w Fight Clubie szkolono funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W czasie tym cyklicznie raz w tygodniu przeprowadzone były zajęcia sportowe w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu taktyk i technik interwencji oraz obezwładniania, które z pewnością wpłynęły na poprawę profesjonalizmu realizacji zadań służbowych w kierunku bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego. Coroczne cykle szkoleniowe kończyły się testami zaliczeniowymi funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Knurów. Prezes klubu Grzegorz Sobierajski bardzo szybko zauważył siłę pracy wychowawczej, jaka prowadzona jest w klubie. Praktycznie od początku, w trakcie zajęć, zaczęto kłaść na to mocny nacisk, szczególnie na treningach młodzieży i dzieci. W 2016 roku stał się ambasadorem akcji Łączy nas sport, nie narkotyki. Niedawno patronat tych akcji na wszystkie ważne działania inicjowane przez klub, takie jak seminaria, pokazy, prelekcje. Ponadto klub podjął aktywne działania w akcji kickboxing w walce z nałogami, z czym wiązały się liczne prelekcje i pogadanki z jego członkami. W trakcie działalności klubu dbano o jego wizerunek oraz wizerunek naszego miasta. Angażowano się w różne akcje charytatywne czy inne służące pomocy osobom jej potrzebującym, jak uległemu wypadkowi samochodowemu Grzesiowi z Gierotowic, czy choremu na mukowiscydozę Tymoteuszowi z Rybnika. Czterokrotnie wykonywane zbiórek karmy dla psów i kotów, zabawek, misek i kotów pod nazwą Podejła Fundacja Schronisko dla Zwierząt w Bytomiu i Gliwicach Sośnicy. Przeprowadzono również akcję zbiórki darów pod nazwą Każdy by chciał być Święty Mikołajem dla dzieci z domu dziecka nr 2 w Gliwicach. Bardzo ciężkim okresem w życiu całego kraju stało się ogłoszenie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w marcu 2020 roku. Klub podjął wszelkie prawne i techniczne działania, dzięki którym możliwa była kontynuacja treningów dla swoich członków. W porozumieniu z władzami związków sportowych z wyłączeniem okresów ogłoszonych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej tzw. lockdownu, działalność prowadzona była w sposób ciągły. Miało to ogromne znaczenie dla osób ćwiczących w tym trudnym, przede wszystkim psychicznym czasie. Jego członkowie w sposób cyklicznie odregulowali stres i panujące napięcie na sali treningowej. Było to również ważne dla samego klubu. Przed większością organizacji, ale przede wszystkim o profilu kulturalnym i sportowym stanowiło widmo upadłość. Dzięki działaniom władz klubu tak się jednak nie stało, a sam klub przez czas ten przeszedł w dobrej pozycji finansowej i sportowej. W 2022 roku mocno zauważalne zostały skutki izolacji przede wszystkim u młodzieży. Dotarła do nas tragiczna w swojej umowie informacja statystyczna z Komendy Głównej Policji o drastycznym wzroście samobójstw i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Praktycznie od razu w porozumieniu z Fundacją Gram Kibicuje Pomagam podjęto kroki w tym zakresie. Wymieniona fundacja objęła patronat nad akcją Stop Depresji – Nigdy nie jesteś sam, do której włączyło się większość stowarzyszeń z miasta Knurów. Finałem tego było nagłośnienie problemu, prelekcje z psychologiem dla dzieci i młodzieży, audycje radiowe oraz darmowe treningi dla osób objętych programem. Głównym statutowym celem Knurowskiego Fight Clubu było szkolenie zawodników do rywalizacji sportowej. Jego zawodnicy w dyscyplinach kickboxing i jiu-jitsu zdobyli liczne trofea sportowe z mistrzostwami Europy i świata włącznie.
Zostało to zauważone przez władze miasta Knurów. Od 2011 roku prezydent miasta Knurów nagradzał bądź wyróżniał łącznie 134 razy zawodników i 12 razy trenerów klubu, w tym 5-krotnie jego lidera Grzegorza Sobieleckiego. 2 razy jako zawodnika i 3 razy jako trenera. Dodać należy, że za wybitne osiągnięcie sportowe od 2016 roku do nadal zawodników klubu z trendiami, nagrodami pieniężnymi nagradzają wójt miasta i gminy Czerwonkaleszczyny i od 2018 roku do nadal wójt gminy Pilchowice. W 2014 roku władze miasta Knurów wyróżniły Fight Club statuetką za organizację Pucharu Polski Universal Fighting Rules Silesia Cup, który odbył się 26 października 2013 roku w hali Knurowskiego Musimu. W tym samym roku prezes klubu Grzegorz Sobierajski za działalność sportową i społeczną zwyciężył plebiscytnika zachodniego na sportową twarz powiatu gliwickiego 2013. W roku 2017 Stowarzyszenie Fight Club Knurów jako jednostka organizacyjna otrzymała nagrodę w konkursie Knurów Dobre Przykłady. Sukces ten powtórzył jako osoba fizyczna prezes klubu Grzegorz Sobierajski w roku 2018. Od 2019 roku działalność Stowarzyszenia Fight Club Knurów wspierana jest w formie dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w postaci programu Plus, programu Klub w edycjach 2019, 2020, 2021, 2022. W minionym roku stowarzyszenie oraz uczestniczy wymienionego projektu uhonorowali zostali pamiątkowymi dyplomami za udział w programie. Działalność sportowa i wychowawcza prowadzona w Fight Clubie przez Grzegorza Sobieleckiego została również zauważona przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gonciarza, który skierował wniosek do Sejmu Sejmiku Województwa Śląskiego o przyznanie odznaczenia. Latem 2020 roku decyzją Sejmiku Wojewódzkiego przyznano Grzegorzowi Sobierajskiego srebrną oznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Stowarzyszenie Fight Club Knurów posiada określoną wizję klubu sportu walki przyjaznego dla wszystkich. Dążąc do ocieplenia wizerunku sportu walki wielokrotnie na zasadzie wolontariatu angażowano się w różne inicjatywy i projekty o charakterze charytatywnym. Prezentowany poziom, zakres przeprowadzonych działań, zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta, budowanie pozytywnego wizerunku miasta Knurów, a także pozytywna postawa i zaangażowanie zasługują na wyróżnienie. Niewątpliwie wymienione wyżej działania mają wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców naszego miasta i rozwoju miasta daleko poza jego granic. Dlatego biorąc wszystko powyższe pod uwagę, uważamy, że Stowarzyszenie Fight Club zasługuje na przyznanie przez Radę Miasta Knurów największego miejskiego wyróżnienia Lauru Knurowa.